Panie Wojciechu, mówiliśmy wielokrotnie, w lidze futbolowej amerykańskiej protest, klękają, jest generalnie wielki front protestu przeciwko Donaldowi Trumpowi, a w lidze NBA tego protestu nie ma, jak donoszą media, między innymi Breitbart News, przenosi się to na oglądalność i okazuje się, że rośnie oglądalność koszykarskiej NBA, a spada NFL i twierdzi Breitbart, że to w związku z polityką przyjętą względem tego protestu. Proszę pana, oni w czasie hymnu bez uszanowania dla flagi amerykańskiej klękali, żeby pokazać ten sprzeciw dla Trumpa. A w Ameryce flagę się szanuje bardzo. Całuje się rąbek flagi tak jak w Polsce, z uszanowaniem. I jak ktoś nie szanuje flagi, to już nieważne jak gra. Amerykanie nie chcą go oglądać, tyle panu powiem. No dobrze, a dodajmy, że koszykarze amerykańskiej ligi również są bardzo krytyczni względem Donalda Trumpa i bardzo często wypowiadają się bardzo krytycznie względem niego, natomiast nie robią tego w trakcie meczów, bo w tej kwestii Liga NBA przyjęła zupełnie inne zasady niż NFL, po prostu zabroniła swoim pracownikom, płacimy wam miliony dolarów nie za uprawianie polityki na meczach, róbcie sobie to po meczach. Tak to wygląda. Wojciech Cejrowski, do zobaczenia.